Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka. Jestem turbochustoholiczką i chciałam specjalny, krótki materiał poświęcić jednemu z produktów, które dostałam z pracowni twórczej Czepirkowo. A mianowicie dostałam taki oto portfel. W sumie niepozorny, no bo co może zrobić portfel? Natomiast powiem Wam szczerze, kiedy dostałam paczkę od Magdy Czepirskiej przed samym wyjazdem moim na Chorwację, to się tak zastanawiałam, w ogóle na początku to byłam bardzo zaskoczona ilością produktów, które od niej dostałam na ten wyjazd, ale tak się zastanawiałam, co mam ze sobą z tego zabrać, co z tego mi się przyda, co będzie do wykorzystania tutaj na miejscu. I zupełnie nie myśląc na ten temat, nie zważając na to, co zabieram, po prostu wrzuciłam do torby portfel. Zacznę od tego, że jest to portfel z genialnej wręcz chusty. Nie pamiętam jej składu, ale to są pióra z Sling Studio. Słuchajcie, w dotyku jest to coś niesamowitego. Jest po prostu cudowna i Magda, z tego miejsca chciałam Ci ogromnie za ten prezent podziękować, ponieważ to jest taka odrobina luksusu dla mnie tutaj. Dlaczego Wam o nim wspominam? Dlaczego uważam, że warto poświęcić mu odrębny materiał? To, że jest z ekskluzywnej, jakby nie było, tkaniny i to, że jest po prostu ładny i elegancki, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to pamiętajcie, że jestem na chorwackich wakacjach, jestem za granicą. Na co dzień używam portfela takiego z ekoskóry, zupełnie, znaczy po pierwsze ogromnego, po drugie noszę w nim wszystko i zawsze, kiedy wyjeżdżałam na wakacje, całą procedurą było opróżnienie portfela ze wszystkich niezbędnych rzeczy, po to tylko, żeby móc na spokojnie nosić go ze sobą na wakacje. Tym razem zrobiłam coś zupełnie innego. Wyciągnęłam z mojego portfela karty kredytowe, płatnicze, wyciągnęłam z mojego portfela pieniądze, i to tylko te chorwackie, bo te złotówki zostały tam na miejscu, i wyciągnęłam z mojego portfela, którego na co dzień używam, tabletki, które po prostu potrzebuję mieć blisko i zawsze pod ręką, zwłaszcza te, które po prostu muszę mieć przy sobie. I powiem Wam szczerze, że jak zabierałam ten portfel, w ogóle o tym nie myślałam, natomiast też nie mogłam tym razem, bo ze względu na czas i logistykę, nie mogłam tym razem właśnie wykrzesać tego czasu na opróżnianie mojego portfela, i w samochodzie zupełnie na spokojnie wyciągnęłam 3-4 rzeczy plus powiedzmy jeszcze nasze dokumenty i mam to po prostu w jednym malutkim, cieniutkim i super eleganckim portfeliku, z którym na dobrą sprawę mogę wyjść jak z maleńką kopertówką i wygląda elegancko. I nie trzeba zabierać wtedy ze sobą nic więcej. Na dobrą sprawę telefon też tu wchodzi, więc też spokojnie można by nic więcej ze sobą nie zabierać. Dlatego jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli uważacie, że taki chustowy portfel może Wam się przydać, poniżej, pod tym filmem, wrzucę Wam link do sklepu do Czepirkowa. Na pewno Magda z każdej chusty jest w stanie dla Was stworzyć takie coś. Co jest w środku, bo właśnie jeszcze o tym nie powiedziałam. W środku, to tak jak mówiłam, mamy miejsce na karty, na dokumenty. Mamy dwie kieszonki na banknoty, jedną z jednej strony. Tutaj jest kieszonka, czy jedną na banknoty, jedną na monety. Także nic ponad standard, ale ten standard, który jest zupełnie wystarczający na wakacje. Powiem Wam szczerze, poważnie się zastanawiam nad przeniesieniem się na co dzień do takiego portfela chustowego, bo jeszcze sobie takiego nie sprawiłam, ale ten, obawiam się, że byłby dla mnie ciut za mały na codzienne, no grube, jakby nie patrząc, rzeczy, które ze sobą noszę, ale ten na pewno zagości na długo w moich różnych chustowych akcesoriach, a na pewno bardzo, bardzo na długo zagości w moim sercu. Także polecam, jestem Magda urzeczona tym i jeszcze raz chciałam Ci podziękować z tego miejsca.